Halo, halo, tu adwokaci diabłów. Erik ten Hag przed spotkaniem z Crystal Palace mówił, że raz na dekadę zdarza się, że tyle kontuzji przytrafia się jakiemuś zespołowi i jemu to się przydarza po raz pierwszy, ale po raz pierwszy w historii Manchester United dwukrotnie aż przegrywa z Crystal Palace w jednym sezonie ligowym i to nie byle jak. Przegrywa 0 do 4, bije kolejne rekordy, ujemny bilans bramkowy. Katastrofalny XG, Mitchell Olise, który kompromituje defensywę, Casemiro z Evansa na środku obrony, już mi brakuje wdechu na wymienianie kolejnych tragicznych wiadomości po tym spotkaniu, ale mam jedną pozytywną. Kolejna osoba debiutuje w naszym podcaście i jest to Kuba Brzyski, którego można czytać, którego pewnie dobrze znacie z naszej strony, bo jest tam najaktywniejszym redaktorem. Cześć Kuba i cieszę się, że wreszcie do nas zawitałeś. Dziękuję, dziękuję. Również witam wszystkich słuchaczy. Czy to osoby oglądające to, jak dobrze pamiętam, jeszcze na Tak YouTubie, jest. więc. Tak jest, więc na YouTubie również można cię pewnie teraz zobaczyć. Jest ze mną też już klasycznie Sebastian Słabosz, wyjadacz tego podcastu. Tak jest. Cześć, cześć wszystkim. I z pewnością jako taki wyjadacz nie jesteś przyzwyczajony do tego, co dzieje się w Manchester United? A może już jesteś? No bo 13. porażka jakkolwiek zaskakuje, może jej rozmiar, może kompromitacja, może to, że zepsuła nam całkowicie początek tygodnia, bo taki cios w poniedziałek, no to coś, co pewnie będziemy dźwigać aż do kolejnego weekendu, a być może do końca sezonu. Jakie pierwsze wnioski po tym spotkaniu? Kuba, może do ciebie pytanie, na pewno Bruno Fernandes poza zespołem to jak silnik poza maluchem, czyli drużyna pozbawiona serca, płuc, mózgu, kompletne zero w ofensywie. Kuba, jak tobie się dzisiaj oglądało to spotkanie? Ja w sensie, czy sam Bruno Fernandes coś by zmienił? Nie zmieniłby. Powiedzmy sobie szczerze, jego brak może by się przełożył na jedną bramkę, ale tak, prawdę mówiąc, no zostaliśmy zdominowani. Od pierwszej minuty miałem wrażenie, to co w sumie rzuciłem nawet na grupę, czy to Manchester United gra w czerwono-niebieskich koszulkach, a nie w tych białych, bo pierwsze 10 minut zostaliśmy zamknięci we własnym polu karnym. Co jest, no, niedopuszczalne jak na standardy tego klubu, patrząc jeszcze z kim przyszło nam grać. Inna kwestia, no, tutaj w ogóle wszystko kolało, jeśli chodzi o dostarczenie piłki. Nie wiem, ile ostatecznych kontaktów z piłką miał Rasmus Højlund, ale no, tam w pierwszej połowie miał tylko jedno podanie od Aarona Wan-Bissaki, który jeszcze zgrywał słabszą nogą z lewej strony, więc. No tak, Rasmus Højlund chyba do 20 dobił, ale niewiele więcej. Raz tam jeszcze przewracany przed polem karnym, ale i tak chyba w tej sytuacji byłby spalony, więc nawet nie musimy się tym tutaj zajmować. No wspomniałeś o tym, że szkoda, że to nie Manchester United grał w tych bordowo-granatowych czy tu czerwono-niebieskich koszulkach. No ja nie sądziłem, że kiedykolwiek w mojej głowie zagości myśl, że szkoda, że nie jestem kibicem Crystal Palace, no bo to była drużyna, która przez lata była uosobieniem takiego ligowego średniaka, przeciętności, jeszcze za Roya Hodgsona, to już w ogóle taki futbol niezbyt atrakcyjny, a teraz no tercet z przodu godny uwagi, Eze, Olise i Mateta naprawdę prezentują się świetnie, strzelają bramki, Mateta to już w ogóle kolejne spotkanie z domowym golem. Mają też takiego ciekawego szkoleniowca, Glasnera, który odmienił ich futbol, odmienił postrzeganie Crystal Palace w naszych oczach i to jest taka ekscytująca drużyna. Ekscytujący atak, ekscytujący styl gry, ekscytujący trener. Może to jeszcze wszystko nie zaskoczy, ale w tym momencie na pewno ekscytuje mnie to dużo bardziej niż choćby Antony, Mainu, Casemiro, Evans. No bo tam nie ma nic ekscytującego. My wiemy, jak oni zagrają. I tylko jest pytanie, czy akurat tego dnia się uda wygrać, czy może przegrać 0 do 4. Sebastian, ty pewnie również nie jesteś zbyt zadowolony z tego, co zobaczyłeś. Trudno być zadowolonym. Prawie zagraliśmy na piątkę, gdyby jeszcze tylko na piątkę po prostu, jeżeli chodzi o stracone bramki, gdyby jeszcze w końcówce ten słupek
Gdzieś nie padł, tylko jednak padło to do siatki po, znowu po krótkim rogu Onany, ale czy jestem zaskoczony? Szczerze mówiąc nie. Może trochę rozmiarami porażki, ale też już nie, bo w sumie ten Manchester United już w zasadzie przestaje zaskakiwać. W sensie można się absolutnie spodziewać po tej drużynie wszystkiego najgorszego i tak też to wyglądało w tym meczu. Wiadomo, kontuzje swoją drogą, widzieliśmy jak wyglądała ławka, nie mieliśmy chyba, może mieliśmy pół zdrowego obrońcy środkowego, bo Evans był jedynym środkowym obrońcą, który zresztą wrócił po urazie i niekoniecznie może był też zdolny w pełni do gry. Casemiro znowuż kolejny raz zmusu na środku obrony i choć nawet jak pierwszy raz zaczął go ten Haku stawiać na tym środku obrony z konieczności, to tak sobie przez chwilę pomyślałem, że może to nawet nie głupi pomysł niejednych zawodników, którzy byli niegdyś pomocnikami, gdzieś na koniec przekwalifikowano na ten środek obrony i to się naprawdę dobrze sprawdzało. Na myśl przychodzi chociażby Fernandinho, bo jednak ten zmysł do gry destrukcji, ten odbiór piłki, defensywa, Mascherano, to mają tacy piłkarze we krwi. Tak sobie pomyślałem, że to może nawet będzie zabieg, który mógłby troszeczkę podratować tę ostatnią fazę kariery Casemiro i może się tam odnajdzie, ale nie tylko ten, znaczy ten mecz ostatecznie wyleczył mnie z tego przekonania, bo trzeba przyznać, że co prawda nie widziałem wszystkich meczów Casemiro w jego karierze, nie jest to możliwe, ale pokusiłbym się o stwierdzenie, że prawdopodobnie był to, jak nie najgorszy, to jeden z najgorszych występów, jakie zanotował w swojej karierze i myślę, że sam pewnie jak go kiedyś ktoś zapyta, w ten sposób sformułuję to pytanie, może tak tutaj powiedzieć. Niekoniecznie zgodzę się z Kubą co do przywiązywania wagi do wartości Bruno Fernandesza, bo właśnie wydaje mi się, że ten mecz idealnie pokazał, bo należy przypomnieć, że w ogóle to był pierwszy mecz bez Bruno Fernandesza, spowodowany urazem, nie jakimś zawieszeniem czy inną jakąś niedyspozycją, w ogóle chyba w jego karierze klubowej, tak jak gdzieś śmigały takie informacje, więc na pewno w Manchesterze United. A wydaje mi się, że w karierze klubowej gdzieś tak się przewinęła taka statystyka, mi po Twitterach latała, ale to jeszcze do weryfikacji. Niemniej no na pewno jest to gość, na którym nie można powiedzieć, że nie można polegać. I to nie chodzi tylko o wartość dodaną sportową na boisku, ale po prostu o dyspozycyjność i gdzieś ten hart ducha na boisku. I według mnie ten mecz idealnie zobrazował, że już bez Bruno Fernandesa w środku pola to w ogóle nie ma żadnego pomysłu na grę, żadnego rytmu gry, żadnego rozdzielania piłki. No nie bez przyczyny, mimo że my tak dołujemy, no Bruno Fernandes, choć te liczby może nie są tak fantastyczne jak niedługo po tym, jak przyszedł do klubu, cały czas bryluje gdzieś w tych statystykach największej liczby potencjalnych asyst czy kluczowych podań w lidze w ogóle wśród wszystkich pomocników i zawodników i to się nie zmienia i skądś to wynika, więc wydaje mi się, że z nim na boisku i piłkarze się czują troszkę pewniej, ci wokół niego i też ci z przodu, którzy po prostu gdzieś szybciej spodziewają się jakichś możliwych podań, rozwiązań szablonowych, prostopadłych piłek. Oczywiście nie zawsze to wychodzi, ale od niego można tego oczekiwać. Bez niego w zasadzie nie można było tego oczekiwać od nikogo i stwarzaliśmy mierne zagrożenie. Wbrew pozorom największe zagrożenie i to taki chyba plus do tego katastrofalnego występu stwarzał Casemiro, bo to jest człowiek dla mnie wręcz w jakiś sposób trudny do wytłumaczenia, jeżeli chodzi o to zagrożenie, które potrafi siać w polu karnym rywali, niezależnie od tego, jak słabo wykonujemy te stałe fragmenty gry. To on jednak potrafi się tam świetnie odnaleźć, no przecież miał tam i jedną główkę, chyba z dwie główki w ogóle, nawet raz bramkę strzelił, no ale tam był jednak na spalonym, więc to było w zasadzie jakieś jedne sensowne zagrożenie.
A tak, to występ no, totalnie katastrofalny. Ja rozumiem te kontuzje, rozumiem jak wygląda ławka rezerwowych, rozumiem z czym zmaga się Manchester United, ale jeżeli chodzi o kadrę i jej krótką kołdrę aktualnie, ale nawet przy takich problemach taki klub z takimi piłkarzami, jacy wyszli na boisko jednak tej podstawowej jedenastce, no nie była to jednak akademia, umówmy się, czy rezerwy totalne, no nie przystoi i wręcz nie ma prawa się zdarzyć taki występ. Taki występ na 4-0, który po prostu gdzie Manchester United został zdeklasowany przez 14 drużynę Premier League, a jakby nie dodawać tych odjętych punktów Evertonowi, to 15 w zasadzie ekipę Premier League. I to już niezależnie od tego, że oczywiście tam nastąpiła zmiana trenera, że może poprawiła się ta gra, okej, okay, ale my te historie już wiele razy przerabialiśmy, więc no tutaj nic nie ma na obronę za bardzo, poza tymi kontuzjami i tym problemem, ale tutaj nawet nie było walki, to o czym my mówimy, no to ja rozumiem, jakbyśmy to przegrali, ale jednak nie wiem, jakieś 4-2 czy 4-3 w stylu, jaki nam się ostatnio zdawało przegrywać, no. Nie byłbym zaskoczony, zresztą nie jestem zaskoczony, mówię, tą porażką wcale, kalkulowałem to, zresztą no, coraz bardziej przychylam się do tego, że może się okazać, że już więcej punktów nie zdobędziemy w ligowym sezonie przy takich problemach kadrowych, przy takim mentalu, tam się już nic nie zgadza totalnie, ci piłkarze najchętniej wydaje mi się, że zakończyliby ten sezon i chyba prawdopodobnie współpracę też ze sztabem szkoleniowym, który obecnie ich prowadzi. I z drugiej strony nawet nie wiem, czy dla jakiegoś obrony tego sezonu na jakiś ten końcowy akcent, który mógłby jakkolwiek osłodzić ten sezon, ten gorzki sezon, dla mnie chyba naprawdę najgorszy, jaki oglądam od czasów post-fergusonowskich, coraz bardziej się tym przekonuję. Był jeszcze Rangnick, ale to, no nie wiem, no tutaj już totalnie mi się odechciewa tego Manchesteru. Być może, że tu były jeszcze nadzieje, a za Rangnicka wszyscy się jakby spodziewali, że to po prostu ma dojechać na stację, żeby oddać auto komuś innemu do zatankowania i tyle. Ale no, nie wiem, czy dla poprawy nie lepiej byłoby na przykład już teraz nagle na ostatnie kolejki pożegnać się z całym sztabem i być może to nawet prawem serii jakiejś nowej miotły, ja nie mówię, że od razu tej docelowej, która miałaby ewentualnie przyjąć schedę po Holendrze, zwiększyłoby to szanse na jakiś sukces w finale z Manchesterem City, bo jeżeli mamy zamiar tak się prezentować i z takim nastawieniem wychodzić na te spotkania, jak to ma miejsce ostatnio i w tym meczu z Crystal Palace, no to wyjazd na Wembley, a po drodze jeszcze mamy wizytę w Londynie w niedzielę w Premier League, no to tylko zapaść się pod ziemię, no, bo tak to troszkę wygląda. Ja choć nie jestem fanem Erika Ten Haga, to mam nadzieję, że nie zostanie zwolniony rano, bo nasz podcast się zdezaktualizuje, a mamy godzinę 23.20 w tym momencie, nagrywam naprawdę po nocy i jak on zostanie zwolniony, to nawet nie wiem, czy to wrzucę, bo nie wiem, czy to będzie miało sens. Mam nadzieję, że nie zostanie zwolniony. No, to nie będzie miał jako komentarz do meczu. No bo komentarz do meczu może tak, ale... Takie zmiany jak nagłe wyrzucenie trenera, no to się ogólnie co do zasady nadaje w ogóle na taki osobny komentarz. Osobny, tak. Czy nawet live taki z potrzeby chwili. Więc to dokładnie, do przemyślenia. Jeszcze nie wiemy, czy Erik ten Hag będzie zwolniony rano. Znaczy, ja nie namawiam, nie dzwoniłem tam do naszych władz, bo gdzieś wykasowały mi się te numery, odkąd Ed Woodward odszedł, więc nie o to chodzi, no ale no to jest taki Watford Ole Gunnara Solskjaera jak dla mnie, ten Crystal Palace. To był mecz, na który tak naprawdę zapowiadało się od pierwszego spotkania tego sezonu z Wolves, który wygraliśmy 1-0, a Wolves miało chyba z 25 sytuacji. Ja do tej pory nie wiem, to jest jedna z największych tajemnic, jak my te 3 punkty zdobyliśmy w tym sezonie ze wszystkich meczów, bo tam się wszystko działo, tylko nie to, co powinno, a wyszliśmy wtedy jeszcze no, pierwszym garniturem, jeszcze nie było tych 70 czy iluś tam urazów, które mamy za sobą
w tym sezonie, więc no, zataczamy koło i tym razem po prostu dostajemy wynik adekwatny do tego, jak się zaprezentowaliśmy. No, zresztą nie bez przyczyny ktoś gdzieś to policzył, że obecnie mamy około 15 punktów ponad stan, gdyby liczyć faktycznie te oczekiwane bramki, stracone, Z czego strzelone 12 dał Scott McTominay. i nasze występy, więc. To mówi bardzo wiele. No i ujemny bilans bramkowy, no bardzo prawdopodobne, coraz bardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, że w niedzielę jest Arsenal, po drodze jeszcze Newcastle i zawsze mimo wszystko groźne Brighton, choć z problemami w tym sezonie, ale zawsze groźne, chyba na wyjeździe, więc tym bardziej. To ten bilans ujemny bramkowy bardzo możliwe, że się utrzyma i to będzie kolejny niechlubny rekord, bo takiego czegoś fani Manchesteru United jeszcze nie widzieli w erze Premier League. Ty mówiłeś, Seba, że jeszcze nie dzwoniłeś, aby zwalniali Erika ten Haga, ale ja myślę, że tam Ashworth czy Berrada już dzwonią do Arabii Saudyjskiej po tym, co zobaczyli w wykonaniu Casemiro, który przy pierwszym golu został tak objechany, został po prostu minięty przez Tak, Mikela ja mi się Olise'a. wydaje, że ja obserwowałem Casemiro, wydaje mi się, że spokojnie można byłoby nagrać taki 2-3 minutowy skrót z samych pomyłek albo samych zwodów, który u Casemiro był po prostu kładziony na ziemię, a odpychany, przepychany. No dlatego no, to wyglądało tak, jakby przydarzył mu się najgorszy koszmar piłkarski w jego karierze. Gdzieś nawet tam popełniłem taki komentarz, że wyglądało to tak, jakby zagrał najgorszy mecz w swoim życiu obecnym, poprzednim i prawdopodobnie też następnym, bo to aż nieprawdopodobne, jak to wyglądało. No można się było poniekąd tego spodziewać, widząc Evansa i Casemiro na środku obrony, ale Kuba, czy z Casemiro w ogóle jeszcze da się zrobić piłkarza, czy trzeba go jak najszybciej wysłać właśnie na Bliski Wschód, na Półwysep Arabski, niech on sobie tam gra, niech przyjdą za niego jakieś petrodolary do nas, a niech on już daleko sobie pojedzie. Chociaż z drugiej strony, no kogoś w jego miejsce trzeba by było ściągnąć, ale po takim meczu to już naprawdę nie mam do niego sił. Powiem Ci tak, rozpoczynając może od tego, co Sebastian tu poruszył, czyli w ogóle jego występu, nikogo nie powinno to dziwić. To już kwestia, która była wymieniana praktycznie w komentarzach albo na Twitterze, jak się w ogóle pojawił ten temat, że Maguire z Casemiro trenowali, w sensie Casemiro z kimś trenował, bo Maguire był wtedy niedostępny na treningach. Bodajże informacje z menu to były. To już pojawiają się takie, że przecież Casemiro już się sam nie daje rady z szybkim napastnikiem, kiedy gra na defensywnym pomocniku. Więc w przypadku, gdy zostaje sam jako ostatni obrońca, no to mamy autostradę do bramki. Bardzo taka popularna teoria, która panowała i się sprawdziła ostatecznie. Dość późno, bo to chyba trzeci mecz Casemiro był na środku obrony, jak się nie mylę. Jeśli chodzi o sprzedaż, pomimo, że jakaś tam sympatia jest, bo coś tam temu klubowi dał, a wszyscy w redakcji wiedzą, że nie przepadam za piłkarzami z tego kraju akurat, ze względu na różne większe czy mniejsze wpadki. Antoniusz jest naszym kolejnym złotym dzieckiem, który mnie utwierdza w tym fakcie. No to petrodolary się przydadzą przede wszystkim przy ratowaniu FFP. No sorry, ale musimy jakoś ratować sytuację finansową klubu. Sprzedaż zostaje chyba obecnie jedyną kwestią. Jeśli chodzi o kto zamian, no obowiązkowo jakieś transfery, bo no chyba, że w akademii nagle jakiś McAllister by był w stanie zagrać, ale to też jest inny profil zawodnika, takiego typowego defensywnego zawodnika, to mamy może tego Tobiego Colliera, który dzisiaj zasiadł na ławce rezerwowych, ale to też jest zawodnik, który raz w grę jako taki rozgrywający, coś na zasadzie Lisandro Martineza właśnie, wprowadza piłkę jako obrońca, jest rzucany na defensywnego pomocnika. Też piłkarz, który jeszcze nie zagrał nawet, chyba nie miał chyba jeszcze debiutu, musiałbym to sprawdzić w seniorskiej piłce. A Kobbie Mainoo się nie nadaje, no, już to kilka razy pokazał jako taki klasyczny defensywny pomocnik. No, to jest zawodnik bardziej, który w scenę ósemki będzie szedł, jeśli chodzi o rozwój. W sumie dzisiaj to też ładnie pokazał, chyba sytuacja z jakiejś 15 minuty przed drugą bramką, jak ładnie go właśnie nasz francuski kadr dzisiaj zgubił.
w środku pola. No i co tu więcej powiedzieć? No defensywny pomocnik na pewno będzie jakimś tam celem transferowym. Znowu, here No we go aktualnie again. strzegłem. No, tylko że tym razem przeoszczędziliśmy przy Declanie Rice'ie, a skończyło się na tym, że no, wracamy po 2 latach do tego samego tematu. A jeszcze tak w ramach ciekawostki warto dodać, bo często był ten temat poruszany, a w ostatnio w mediach, sam Ten Hag o tym powiedział na konferencji prasowej, że Casemiro nie jest zastępcą Frenkiego de Jonga, tylko Frenkie de Jong z Casemiro mieli przyjść w jednym okienku. I oni mieli tworzyć całą tą linię defensywną. No to wiesz, to może mamy biedę wersję teraz, czyli Kobiego Mainu, chociaż może w przyszłości będzie nawet lepsza wersja, ale bieda pod kątem tego, ile trzeba byłoby pewnie za De Jonga wydać. No ale dzisiaj w środku pomocy było w sumie trzech kreatywnych zawodników, bo był Mason Mount, Christian Eriksen i do tego Kobbie Mainoo, i żaden z nich nie dał ani jednego takiego podania. Tu znowu wracamy do Bruno Fernandesza, który wiadomo, że te kluczowe podania w każdym meczu notuje. Ale patrząc na ofensywę Manchesteru United w tym spotkaniu z Crystal Palace, już omówiliśmy sobie, że defensywa była tragiczna. Zarówno John Evans też się dało objechać jak dziecko. No wiadomo, że łatanie nim tej dziury to też no nie jest optymalne rozwiązanie. Wiadomo, że przyszedł tak ratunkowo, a w ostateczności będzie miał 45 meczów pewnie na koniec sezonu. Sorry, że ci Kuba się wtrącę w takiej kwestii jednej, tylko no, jedziemy tak całkowicie po Casemiro i praktycznie Evansie, ale warto wspomnieć jedną rzecz. Ta autostrada, przez którą oni byli mijani, była wywołana po prostu tym, co boli nas od początku okienka, w sensie okienka sezonu, co podkreślam, czyli dużą dziurą po prostu w środku pola. Oczywiście. Pomijam fakt, że dzisiaj w ogóle nie było defensywnego pomocnika. Stricto. Przed później nasz diamencik marokański Sofian Amrabat, który praktycznie po chwili dostał żółtą karetkę za Sanki, który tam, nie wiem, chyba na Michelu, czy na kimś innym by było, ale to już nieważne. Też świetny występ. Według mnie chyba trzeci najgorszy zawodnik na boisku dzisiaj. Matko, przypomniałaś mi tą zmianę. Co Co? Erik ten Hag miał w głowie, zmieniając Antonego Amrabatem? To ja nie wiem. Ja nie wiem, po co to było, co to była w ogóle za zmiana. Nie chce mi się nawet o tym myśleć. Sebastian, coś chciałeś Ale powiedzieć? no tak, no, właśnie ten pierwszy gol to trudno w ogóle to w jakiś sposób pojąć, bo ja miałem wrażenie, że ten Olisek jakby to puścił w zwolnionym tempie, to Olisek to biegł tam chyba z pół godziny w cudzysłowie, tak kolokwialnie mówiąc, zanim oddał ten strzał, tam można było go zatrzymać, przynajmniej Majnu go chociaż gonił. spróbować zatrzymać Mainu, ale przed nim było i dwóch środkowych obrońców, którzy nie wiadomo dlaczego żaden z nich nie zrobił na krok do zawodnika, tylko obaj cofali się, wręcz rozstępując się niczym morze czerwone i dokładnie, no w sumie to było białe, no ale jako czerwone diabły to by pasowało, bo my się tak rozstępujemy w tym sezonie w zasadzie od pierwszego meczu. Jesteśmy bardzo gościnni dla rywali, ten środek pola, o którym Kuba mówił, no i to jest jakby cały czas ta sama bolączka. A wracając do Masona Mounta, no nie udźwignął w żaden sposób choćby w jednej czwartej roli zastępcy Bruno pod jego nieobecność, żeby tutaj wziąć na siebie ten obowiązek kreacji, tak, w drużynie. No, tu też kolejny duży znak zapytania przy kolejnym transferze Erika Ten Haga. No wiadomo, w większości kontuzjowany i w ogóle niezdolny do gry. Ale no, wątpliwości można mieć bardzo duże, no, co do tego, co prezentuje, jeżeli już na tym boisku się pojawia. Zresztą, no, do kogo nie można mieć? Ja w ogóle mam pewien problem w takich dyskusjach, jakie tutaj rozpoczęliście w przypadku Casemiro, w sensie, czy warto go już sprzedać, czy nie. No, może z perspektywy jakby wielkości nazwiska, jego renomy, utytułowania jako zawodnika w Realu Madryt i tego, że zmagamy się jednak i to otwarcie już widać z problemami finansowymi, żeby móc kupować, no po prostu musimy zacząć sprzedawać, biorąc pod uwagę fatalne wyniki sportowe.
to tutaj pewnie jest to jakaś opcja, być może jedna z najlepszych w składzie do tego, żeby spieniężyć tego zawodnika na jakieś sensowne jeszcze pieniądze. No ale się zastanawiam, czy na pewno Casemiro nie byłby jeszcze w stanie dać coś ekstra tej drużynie przy innych warunkach, przy innej atmosferze, przy innym mentalu drużyny i chyba prawdopodobnie przy innym sztabie szkoleniowym, bo jednak pierwszy sezon naprawdę miał bardzo udany i nie mówiliśmy tutaj o tym, że to był nieudany transfer. Znaki, faktycznie jakieś znaki i flary ostrzegawcze zaczęły się pojawiać w tym sezonie, choć jak wiemy, mimo słabych występów, to przez długi czas był jednym z najlepszych strzelców cały czas, co tutaj wracam do tego fenomenalnego odnajdywania się w polu karnym przy stałych fragmentach gry i choćby dlatego potrafi być wartością dodaną, tylko trzeba mieć zespół i zawodników, którzy potrafią te stałe fragmenty naprawdę dobrze wykonywać. To taki zawodnik jest na wagę złota. I nie wiem, czy przecież to jest cały czas klasowy zawodnik, no zdecydowanie pod formą, ale o kim możemy powiedzieć, że w ogóle jest w formie w Manchester United? Ja się zastanawiam, jak wyglądałby Casemiro, jeżeli przyszedłby ktoś, kto by tę drużynę po prostu odbudował na początku mentalnie, bo tutaj wszystko leży, bez tego nie ma szans na budowanie w ogóle formy sportowej, bo najpierw trzeba poukładać wszystko w głowach, zostawić tych, których da się odbudować w głowie, podziękować tym, których się nie da i myślę, że akurat no, Casemiro raczej nie jest tym zawodnikiem, którego nie da się odbudować w głowie, bo za dużo już osiągnął w tym futbolu, więc no, ja, dla mnie to takie dyskusje są problematyczne, widzę plusy pod kątem możliwości dość atrakcyjnego spieniężenia, może w ten sposób, jeżeli chcemy budować kadrę. Jeszcze chcę dodać, że to jest chyba druga najwyższa tygodniówka, czy tam trzecia najwyższa tygodniówka w klubie, nie? No tak, no więc odchodzą apanarze, które też niemało kosztują, więc schodzimy z tego też salary cap. A do tego jeszcze dostajemy kasę z transferu, więc to jest plus. Ale minusem jest to, że mimo wszystko, jeżeli odmienia się sytuacja, odmienia się atmosfera w szatni, odmienia się mental drużyny, nie wiem, zmienia się sztab, przychodzi ktoś, kto będzie potrafił z tych zawodników, przynajmniej ich większości, poukładać trochę tą drużynę, dodając troszeczkę swoich elementów, no to się okaże, że może się nie udać pozyskać czy wyciągnąć z kadry obecnej zawodnika o podobnych walorach. Ale wiesz, też można zastąpić go nie konkretnym jednym zawodnikiem, tylko systemem. No, a propos kontuzji, to ja jestem pod wielkim wrażeniem Carlo Ancelottiego, który był w stanie systemowo czy pojedynczymi zawodnikami łatać ogromne dziury w Realu Madryt i ten Real wygrał mistrzostwo ostatnio już nawet matematycznie, nawet no, Tchouaméni tam wychodził na dlatego, środku. Ale Kuba, dlatego też u nas to jest niemożliwe. Ja dlatego też kontuzji nie przyjmuję jako argument na wszystko. Absolutnie. W sensie, bo tego nie można przyjmować, bo wiele drużyn w różnych momentach sezonu mierzyło się z bardzo podobnymi problemami. Choćby pamiętam nasze spotkanie z Newcastle, co prawda chyba przegrane tylko 1-0, a może 2, już nie pamiętam, w tym sezonie na wyjeździe, gdzie byliśmy w identycznej sytuacji zdrowotnej. Może w zasadzie przewijały się te same argumenty i problemy przy tych drużynach, a w zasadzie nie mieliśmy nic do powiedzenia na boisku i tylko znowuż jakimś opatrznością przegraliśmy to tylko 1-0, więc no i ten argument gdzieś się przewijał kilka razy i w kilku sytuacjach graliśmy z drużynami o podobnym statusie problemów zdrowotnych, a nie było widać tego tak bardzo po tej drugiej drużynie jak po nas, więc no to myślę, że to jest tylko jeden z ważnych, istotnych elementów, ale absolutnie nie jest to argument na wszystko i żaden sposób nie usprawiedliwia takich występów jak ten dzisiejszy i wiele pewnie innych, ale no, tutaj nie można brać tego za argument.
Nie znamy jeszcze konferencji prasowej ani wypowiedzi pomeczowych, bo od razu po końcowym gwizdku zasiedliśmy do nagrywania. Więc Kuba, jak myślisz, czy Erik ten Hag znajdzie jakieś pozytywy po tym spotkaniu? No bo chyba tylko on jest w stanie coś takiego uczynić, czyli znaleźć, nie wiem, może powie, że drużyna pokazała charakter, tak jak to mówił wielokrotnie. No nie poniżej 20 strzałów. Zacytuję ci już jego wypowiedź dla Sky Sports, bo mam akurat odpalonego Twittera. Zdążyłeś. No to ja w sensie akurat skończył udzielać wywiadów, bo to jeszcze te takie pojedyncze niski lecą. No powiedział, że wprost zagraliśmy ponad poziomem, w sensie ponad standardem, który powinniśmy zagrać. Poniżej. O dziwo jest to coś innego. Poniżej. Właśnie, jakbyśmy zagrali ponad, to już myślałem, że odleciał. W sensie ponad, no patrząc jak chwalił nas po meczu z Manchesterem City, to by mnie nie zdziwiło, że standardy są zaniżone bardzo nisko. W sensie standardy są jakie są w tym klubie. Moja ulubiona wypowiedź z tego sezonu, jak chwalił naszą grę po cegliszych grebach Manchesteru. Kwestia jest taka, że czy ten hak się już obroni, czy nie, no to już pomysł samego Ineos. Kwestia tylko tego, jak bardzo będziemy się ośmieszać moim zdaniem teraz takimi zachowaniami, bo też nie wiem, czy to mi się okazji zauważyć, że po tym takim klasycznym wybuchu na, w sensie klasycznym już w mediach, wybuchu na konferencji prasowej, po którym ten hak po prostu wcisnął przycisk z football managera wyjście z konferencji prasowej, to trochę jakby spokoleniał i coś zmienił, zaczął zmieniać narrację, bo w ogóle ten sezon pod względem wypowiedzi Holendra jest bardzo śmieszny. Raz, często tu na początku sezonu mieliśmy to, co no, w poprzednim sezonie mieliśmy typowego Ten Haga, czyli zagraliśmy źle, mamy pewne standardy, powinniśmy się poprawić. W tym mam wrażenie, że gra on Ole Gunnar Solskjaer V2, czyli bardzo dobre spotkanie, przegraliśmy 3-1 z Manchesterem City. Powinniśmy zagrać lepiej, ale i tak było dobrze. Kolejna porażka na koncie, stracone punkty, odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Teraz zaś idzie to w drugą stronę. Na zasadzie, pomijając już usprawiedliwianie się kontuzjami, tylko no, powinniśmy zagrać lepiej, są pewne błędy, są pewne niedociągnięcia, biorę to na siebie. Nie wiem, czy to po prostu klub na niego wywiera jakąś presję, bo nie chcę się wierzyć, że szkoleniowiec od tak zmienia swoje pojęcie, w ogóle podejście to taktyczne i do rozmów. Ale to... Może to wynika po prostu z tego, że on sam już nie wie, co ma mówić. No bo w zasadzie co ma mówić, cały czas jedno i to samo i już widocznie może po prostu jest w takiej sytuacji, należy to czytać najprościej jak się da, że no już nie ma pomysłu, jak wyjść z tego marazmu, co powinno ostatecznie zakończyć, skoro nie ma tego pomysłu, dyskusję nad tym, czy ta przygoda i ten projekt ma jeszcze sens. Bo powoli zaczniemy dochodzić chyba do jakichś wymagań może wobec władz nowych, czy tam współwładz może, czyli Ineos, żeby może w wewnętrznym regulaminie klubowym dodać zapiski, że absolutnie zakazuje się zatrudniać holenderskich szkoleniowców i zakupować na przykład argentyńskich piłkarzy. No i może to będzie jakaś droga. A co do kompromitacji, o których mówisz, no ile to ma trwać? Akurat w przyszłym sezonie prawdopodobnie będziemy zwolnieni z wielu obowiązków, w których będziemy mogli się kompromitować, bo chyba puchary europejskie nie będą nam straszne wiele. No to wskazuje, no chyba, że nastąpi jakieś fantastyczne przebudzenie w finale na Wembley z Manchesterem City. Ale wiesz, jeszcze jest jedna wizja. Możemy nie zagrać w europejskich pucharach, zbłaźnić się w FA Cup i Carabao Cup i później mówić, że skupiamy się na lidze. I dla mnie, jako kibica Manchester United, to będzie chyba najgorszy możliwy scenariusz na przyszły sezon. Nie dość, że praktycznie mamy zerowe wpływy, a dodam, że jeszcze ujemne, bo trzeba przypomnę, może podejście Kubie, zanim wypuści ten tekst do komentarza, gdzie jest wprost poinformowane, że w nowej umowie z Adidasem i już w obecnej w ramach tam aktualizacji mamy ponosić po prostu karę pieniężną za to, że nie kwalifikujemy się do odpowiednich rozgrywek.
Czemu no, będą obniżać nam odpowiednio apanaże? No. Zresztą to też nie jest nowość, bo jak dobrze pamiętam, jeszcze za czasów Nike chyba był taki zapis, że jeżeli dwa razy z rzędu nie kwalifikowaliśmy się do Ligi Mistrzów nawet to było, bo to nawet nie chodziło o Ligę Europy, czy w ogóle europejskie puchary, to tam o 10%, czy już nie pamiętam, jak dokładnie wyglądały te zależności, ale jakby ten coroczny budżet, który z Nike wpływał, no gdzieś obniżano tę gratyfikację sponsorską, a przy tym no przecież pamiętamy, że jak dobrze kojarzę, też umowy indywidualne z piłkarzami, nie wiem czy wszystkimi, no według mnie powinno być ze wszystkimi, bo jeżeli tak nie jest, no to kolejny burdel w naszym klubie, no bo są no równi, bo są równi i równiejsi, bo mówiło się o 25% zjazdów w dół, no co powinno być jak najbardziej usprawiedliwionym ruchem i uzasadnionym, bo no nie grasz w europejskich pucharach, nie przynosisz do klubu w związku z tym odpowiednich zysków, przychodów, no to klub też nie stać na to, żeby ci płacić wyższą pensję z tego tytułu. No to jest wręcz uzasadnione i logiczne, chociaż i tak dla mnie wiele rzeczy w piłce nożnej jest nielogiczne, bo ja się zawsze zastanawiam, jak w przypadku na przykład, gdy zatrudnia się trenera, czy nie wiem, czy selekcjonera gdzieś, któremu stawia się jakieś cele, on ich kompletnie nie realizuje, albo wręcz katastrofalnie nie realizuje, to w momencie, gdy się go zwalnia, to daje się mu jeszcze nagrodę za to w postaci wielomilionowej odprawy. No to ktoś się gdzieś kiedyś po drodze chyba pomylił i zagalopował, robiąc biznes w piłce nożnej. Pytanie jest, kiedy, bo chyba powoli zaczynamy iść w kierunku tego, że niektórzy zaczną to zauważać, albo zabraknie po prostu paliwa w baku, czyli tutaj akurat w tym wypadku pieniędzy i troszeczkę inaczej trzeba będzie konstruować te umowy, no bo nie może być tak i nie będzie tak, że będziemy się prezentować piłkarsko tak 10, 15 sezon, wydając cały czas w zasadzie najwięcej obok chyba Manchesteru City na kolejnych menadżerów, no może teraz Chelsea, no ale na kolejnych menadżerów i piłkarzy, ale żeby to nie przynosiło żadnego efektu, bo nie potrafimy, Chelsea chociaż potrafi chyba tam jakoś to sprzedawać tych piłkarzy, my tego kompletnie nie potrafimy, jeżeli chodzi o jakieś bilansowanie tych wpływów i no i w pewnym momencie, ten moment już nastał, dochodzimy do sytuacji, że zaczniemy liczyć każdy funt w zasadzie przy tych planowanych kolejnych przebudowach drużyny, ale może to i lepiej, bo chyba już mamy dość 100 milionowych wydatków na Antonego, Pola Pogby, chociaż Pol Pogba przy Antonym, no to mimo wszystko wirtuos tym, co osiągnął, jakie liczby wykręcił. Więc... Dobrze. Odpływamy już za daleko w stronę tego, co dzieje się w Manchester United. Zachodzącego nad Manchesterem i to... Że ci jeszcze przerwę. Czekaj, tylko jedna ciekawostka związana z meczem. Jak to klasycznie po takich występach nasi piłkarze, o dziwo, poszli pod prysznic podziękować kibicom, okay. Ale sam Erik ten Hag uciekł do szatni. A może już wie co się święci. Dobrze, ja tylko na koniec chcę powiedzieć, że Erik ten Hag miał rację, tak, dobrze słyszycie, Erik ten Hag miał rację, bo zbudował drużynę faz przejściowych, bo niezwykle szybko przechodzi od kompromitacji do kompromitacji. Za dzisiaj dziękuję wam ja, Jakub Kurek, a byli ze mną Jakub Brzyski. Dziękuję również. I Sebastian Słabosz. Dzięki, do usłyszenia. Zostawcie tutaj łapkę w górę, subskrypcję, bo już w tym tygodniu przed spotkaniem z Arsenalem niezwykły odcinek z niezwykłym gościem. Jeszcze wam nie zdradzę, kto to jest, ale naprawdę będziecie zadowoleni. A dzisiaj już trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.